Trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie wszystkich szkół wrócili do nauczania stacjonarnego. Poprzednie dwa tygodnie lekcje odbywały się w formie hybrydowej. Nie obyło się oczywiście bez obaw o to, czy nauczyciele nie zechcą wykorzystać powrotu do szkoły do weryfikowania wiedzy poprzez sprawdziany lub kartkówki oraz do sprawdzania zeszytów uczniów. Wcześniej oczywiście uspokajaliśmy ich, że nie macie się czego bać, że te dwa tygodnie będą dla was jakimś nawałem wymagań i klasówek, więc przyszli z przeświadczeniem, że nic złego ich nie czeka, a przede wszystkim będą się cieszyć swoją obecnością i kolegami, koleżankami. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w tym roku na tak zwanej zdalnej edukacji spędzili 7 miesięcy. Powrót do szkoły, jak przekonuje dyrektor Zespołu Szkół Akademickich Bogusław Kołcz, nauczyciele chcą wykorzystać nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale w dużej mierze do integracji uczniów. Jadą na wycieczki w góry, nie jakieś forsowne, prawda? No szkoda, że za granicę ciągle są kłopoty z organizowaniem wycieczek, więc wyjeżdżają na krótkie wycieczki krajoznawcze, wychodzą do kina, idą gdzieś na spacer do okolicy, organizują jakieś szkolne ogniska, więc to jest takie, myślę, nastawienie się głównie na te wartości terapeutyczne samego obcowania ze sobą. Przed kadrą pedagogiczną stoi ogromne wyzwanie. W nadchodzącym roku szkolnym trzeba będzie nie tylko przekazać uczniom nowe wiadomości, ale nadrobić to, czego w trakcie zdalnych lekcji nie udało się opanować. Niestety ten rok dla edukacji jest zmarnowany, czyli nie możemy mówić o jakiejś realizacji programu, bo było to niemożliwe. Nie możemy mówić o tym, że spokojnie możemy rozpocząć kolejny rok szkolny od nowego podręcznika i myśleć o tym, co dalej, bo każdy z nas wie, że trzeba powtarzać, że trzeba utrwalać wiedzę, że trzeba raz jeszcze porozmawiać z tymi uczniami, którzy z jakichś względów nie byli tak aktywni w czasie edukacji zdalnej, którzy mieli problemy techniczne, którzy mieli na przykład niekomfortowe warunki w domu do tego, żeby uczestniczyć w lekcji, więc my to wszystko rozumiemy i uczymy się również przy okazji tego, jak stać się w większym stopniu wychowawcą niż dydaktykiem. To jest również dla nas wszystkich wielka nauka. Nie ma natomiast złudzeń, że wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego będą jeszcze słabsze niż przed rokiem. To egzaminy z piętnem koronawirusa podobnie, a może nawet gorzej, będzie w roku przyszłym. Egzaminy obecne mogą oczywiście już być sygnałem, że coś trzeba zmienić w programach, w podstawach, w wymaganiach. A przyszły rok jest powtórką z tego roku, czyli zarządzenia związane ze zmianą wymagań egzaminacyjnych obowiązują również w przyszłym roku. Mówi się o tym, że egzamin ósmoklasisty ma być trudniejszy, ma być zmieniony, ale oczywiście trzeba uwzględnić te warunki, w jakich dzieci się uczą i młodzież i będzie to musiało uwzględniać, że praktycznie ci uczniowie na egzaminie ósmoklasisty czy na maturach w przyszłym roku mają prawie półtora roku edukacji zdalnej. Prognozy związane z powrotem uczniów do szkół od września 2021 roku są bardzo optymistyczne. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekonuje, że rok szkolny 2021-2022 rozpocznie się w trybie stacjonarnym. Nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję, że taki będzie nieprzerwanie aż do czerwca przyszłego roku.